Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Uroczystość objawienia Pańskiego to taki dzień, w którym szczególnie dziękujemy Panu Bogu, że dał się nam ukazać. Ukazuje się wszystkim ludziom przez stworzenia. Zostawił swój ślad, swojej obecności. I ci mędrcy, magowie, którzy patrzyli w niebo i obserwowali gwiazdy, nauczyli się odczytywać niezwykłe znaki. I tym niezwykłym znakiem była gwiazda, która się pojawiła, i poszli za nią. Ona była naprawdę niezwykła i nie można ją jakoś zidentyfikować z dzisiejszymi gwiazdami, ponieważ ona ich prowadziła i w pewnym momencie się zatrzymała. Co to może oznaczać? Normalnie gwiazdy na niebie się nie zatrzymują. Wszystkie są w jakimś ruchu, takim doskonałym wręcz, jakimś zaprogramowanym. Można przewidzieć, gdzie, w jakim momencie dana gwiazda będzie. To świadczy o tym, że Bóg ma władzę nad całym wszechświatem. To Bóg zaprojektował ten wszechświat i Bóg może w niego wkraczać. I kiedy stał się jednym z nas, człowiekiem, wkroczył w historię ludzkości i wkroczył w historię też ludzi, którzy nie znają Boga, którzy Go szukają jakby po omacku. I chce Pan Bóg zmienić ich bieg historii życia, jakby zatrzymać ich w tym takim kołowrocie pewnych zdarzeń, bo wiele religii, wiele kultur na świecie mówi o czymś takim jak fatum, coś, co jest nieuniknione, coś, co już jest w gwiazdach zapisane i to musi się wydarzyć. A Pan Bóg staje się jednym z nas, żeby pokazać, że nie, że można zmienić bieg historii, że można to, co się popsuło, naprawić. I my jako należący do Chrystusa, ufamy Bogu. Nie zaglądamy do horoskopów, nie chodzimy do wróżek, nie chcemy grzeszyć nieufnością w stronę Boga. Chcemy Mu zaufać, powierzyć całe życie.
Zobaczmy, że takim drugim etapem rozpoznawania Chrystusa, Boga, to jest Pismo Święte. To jest zapis objawienia się Boga w historii przez proroków, a najbardziej właśnie przez samego Chrystusa. I Herod, arcykapłani, uczeni w piśmie, doskonale znali miejsce, gdzie miał przyjść Mesjasz, bo dowiedzieli się od proroków, z Pisma Świętego. I to jest też pytanie do nas, bo zobaczmy, że ci wszyscy, oni wiedzieli, gdzie ma się narodzić, ale nie poszli. Możemy mieć w domu Pismo Święte, możemy nawet znać, czytać, ale nie pójść za tym Słowem. Zostać przy swoich planach, swoich zamiarach, przy swoim grzesznym życiu. A ci mędrcy byli dlatego mądrzy, ponieważ poszli za tym Słowem. Wprowadzili Słowo w czyn. I w końcu trzeci etap rozpoznawania Boga to kult, to oddanie Mu czci. Oni upadli na twarz, weszli do domu i przed Chrystusem, małym dzieciątkiem, upadli na twarz, oddali pokłon. W tamtej kulturze najczęściej oddawało się pokłon królowi albo w świątyniach Bogu, w ten właśnie sposób. Upadli na twarz. I tu dopiero poznali prawdziwego Boga. Jakie znaki świadczą o tym, że rozpoznali w Chrystusie Boga? Złoto, kadzidło i mirra są przypisywane, złoto jako królowi, kadzidło jako Bogu, bo do Boga zanosi się modlitwy, a mirra przypomina, jakby zapowiada to, co Pan Jezus dokona na krzyżu. Jego męka, Jego śmierć, Jego namaszczenie w grobie właśnie tymi wonnymi olejami mirry. Również z naszej strony tutaj jest zaproszenie, żeby kiedy przychodzimy do Boga, ofiarować Mu. To złoto może być takim symbolem pewnej mądrości, mądrości życia, mądrych uczynków, ale też może symbolizować konkretną ofiarę. Może dzięki temu, że święta rodzina otrzymała to złoto, mogła bezpiecznie wyemigrować do nieznanego kraju, do Egiptu, mogła się utrzymać. Dzisiaj też patrzymy na misjonarzy, którzy wyjeżdżają do różnych krajów na świecie i chcemy ich wesprzeć. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na dzieła misyjne. Z Polski wyjeżdża, jest w tej chwili obecnie ponad 2000 misjonarzy na całym świecie, prawie na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. I chcemy dzisiaj szczególnie i modlić się też o nowe misyjne powołania, ale też i wspierać finansowo, również modlitwą. Bo kadzidło również oznacza właśnie tę modlitwę. Kiedy dzisiaj zaniesiemy poświęcone kadzidło do domu, to pomyślmy, jaką modlitwą moglibyśmy uczcić Boga. A może dzisiaj jako pierwsza sobota miesiąca warto by było rozważyć tajemnicę Bożego Narodzenia, rozważając tajemnice radosne, właśnie przy palącym się kadzidle, patrząc na to kadzidło, przypominając sobie oddany pokłon tych mędrców, że nasza modlitwa jest też oddaniem czci Bogu, któremu ta cześć się najbardziej należy. Człowiek naprawdę staje się wielki, kiedy przed Bogiem się uniża. Staje się mały, kiedy nie chce się przed Bogiem uniżyć, kiedy nie chce się wyspowiadać, kiedy nie chce oddać Bogu chwały. Staje się wtedy pyszny i mały sercem, małostkowy, zainteresowany tylko małymi, swoimi własnymi sprawami. Natomiast kiedy oddaje cześć Bogu, otrzymuje pewną też misję, moc do tego, żeby głosić chwałę Boga w całym swoim życiem wśród ludzi, których mieszka, żyje. I wtedy ma też siłę i moc, aby
mieć w sobie taką mirrę, która te rany, które zadaje życie, te rany, które zadają też inni ludzie, były jak ten balsam leczone. Każdy z nas jest jakoś przez życie poraniony. Natomiast kiedy Duch Święty wstępuje i uleczy te rany, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na biedę człowieka, na drugiego człowieka, który może właśnie nie zna Chrystusa, który jest daleko od Chrystusa, ale też potrafimy być jakby, mieć taką moc, że inni nie będą nas już więcej tak ranić. Te rany gdzieś się zabliźnią, staną się uzdrowione. I tak na koniec warto sobie jeszcze raz zadać pytanie, czy mówiąc o dziełach misyjnych też na świecie, czy sami gdzieś jeszcze nie dotknęliśmy pewnego świata pogańskiego. Święty Alfons Maria Liguori, który założył redemptorystów, zauważył, że oprócz krajów misyjnych też kraje katolickie stają się po części również terenem misyjnym. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przestając oddawać cześć Bogu, na przykład przestając chodzić na msze święte niedzielne, stają się rzeczy samej poganami. Trzeba im na nowo głosić Chrystusa. I sami też popatrzmy, czy różnego rodzaju formy pogańskie nie towarzyszą naszemu życiu, czy na przykład magia. Magia to jest świat pogański. Magia to pewna wiedza tajemna, okultyzm, różnego rodzaju ezoteryczne formy, na przykład leczenia i uzdrawiania, które nie pochodzą od Boga. Różnego rodzaju formy samorealizacji, samodoskonalenia. Na przykład joga to jest forma religijna z Dalekiego Wschodu. Czasem, kiedy człowiek używa na przykład różnych rzeczy na szczęście, amuletów czy talizmanów, nawiązuje do religii pogańskich. Dzisiaj warto sobie zadać pytanie, jaka jest moja mentalność? Mentalność pogańska i magiczna to jest używanie modlitw do tego, żeby Pan Bóg zrobił to, co ja chcę. Natomiast mentalność chrześcijańska to jest oddawanie czci Bogu i zaufanie Mu, że On mnie kocha, jest najlepszym Ojcem i troszczy się o mnie i owszem, interesuje się moimi prośbami, ale ma przygotowane dla nas jeszcze lepsze dary, i o które powinniśmy się też jakoś zatroszczyć i poprosić. Panie, chcę przyjąć to, co przygotowałeś dla mnie. To jest, Twoja wola jest czymś najlepszym. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tak modlimy się w Ojcze nasz. Chcemy uwielbiać Jego imię, żeby Jego królestwo przyszło, żeby Bóg mógł objawić swoją moc. Pan Bóg dotyka wielu ludzi też z innych religii i chce przyprowadzić do siebie. I kiedyś zdarzyło się, że kiedy byłem w Anglii, widziałem kobietę ubraną jak hinduska w takim swoim sari, miała kropkę na czole i to była jedyna kobieta, jedyna osoba, która w Coventry, miejscowości, której Polacy po II wojnie światowej wybudowali kościół świętego Stanisława Kostki, to był pierwszy kościół polski, ona przed tym kościołem za każdym razem się zatrzymywała i bardzo głęboko się kłaniała. Byłem taki dosyć mocno zdziwiony, bo nikogo więcej nie widziałem, który by tak oddawał cześć komuś, kto jest w tymże domu Bożym. I zapytałem się proboszcza, on powiedział, że rzeczywiście ta kobieta napisała szczególny list z podziękowaniem Chrystusowi. Bo zdarzyło się, że jej brat miał ciężki wypadek samochodowy i przyszła z zapytaniem do księdza, czy nie pomodliłby się do swojego Boga o zdrowie dla jej brata. I on się zgodził, mówi, tak, pomodlę się. I po jakimś czasie ta kobieta przyprowadziła swojego brata z zapytaniem, czy możemy podziękować Twojemu Bogu za uratowanie życia mojemu bratu. I obydwoje, ona i brat, bardzo
długo przed Najświętszym Sakramentem klęczeli, w wielkim uniżeniu dziękowali Chrystusowi. Później napisała taki list z podziękowaniem, który w tymże kościele wisiał w gablocie. Może był to taki pierwszy krok, który przybliżył ją do Chrystusa. Dzisiaj widzimy, jak bardzo świat potrzebuje Chrystusa. Nawet w wielu miejscach świata, kiedy przybywali po raz pierwszy misjonarze, byli zdziwieni, że gdzieś już jacyś wieszczowie przepowiadali, mieli sny, że przyjadą ludzie od Boga. Tak było w Kongo, w Afryce, czy jak przybyli z Cortezem właśnie też misjonarze, to wcześniej, kilka lat wcześniej, córka króla Azteków miała sen, że przypłyną statki z białymi masztami, na których będą czarne krzyże. I kiedy oni przypłynęli, to oni ich przywitali tak, jakby czekali na nich. Rzeczywiście świat czeka na misjonarzy, jest głodny Słowa Bożego. Może czasem bardziej głodny niż my, którzy się jakby trochę przejedliśmy Słowem Bożym. Dzisiaj prośmy o taki rodzaj głodu, żebyśmy pragnęli Chrystusa jeszcze bardziej, smakować Jego Słowa, a jeszcze bardziej przebywać w Jego obecności na adoracji i prosić Go, aby nas całkowicie przemieniał w siebie i uwalniał od wszelkich form pogaństwa, które są jakimś związkiem ze złymi duchami.